Dzieci od świętego Józefa przedstawiają. Kraj ten jest okrągły i płaski jak naleśnik. Składa się on z czterech różnych części i tak też jest nazwany Kraj Czterech Części. Kraju Czterech Części. W jednej części wszystko jest zielone. W innej części wszystko jest czerwone. W jeszcze innej części wszystko jest żółte. A w czwartej części wszystko jest niebieskie. Kiedy dzieci się rodzą, też są kolorowe. Dzieje się tak w całym kraju. Jednak dorośli tak długo głaszczą je swoimi zielonymi, czerwonymi, żółtymi. Albo niebieskimi rękami. Aż dzieci mają już tylko jeden kolor. Ten właściwy. Zazwyczaj dochodzi do tego bardzo szybko. Kiedyś w zielonej części przyszedł na świat chłopiec, który nazywał się Groszek. Groszek z każdym rokiem stawał się coraz bardziej kolorowy. Było to bardzo niepokojące. Jednak na koniec osiągnął wreszcie prawidłową, zieloną barwę. W kraju czterech części nie trzeba było chodzić do szkoły. Dzieci uczyły się tylko tego, co najważniejsze. W części zielonej uczyły się, że ważny jest kolor zielony. W części czerwonej, że ważny jest kolor czerwony, w żółtej, że żółty, a w niebieskiej, że niebieski. Kolor zielony, żółty i niebieski są wymyślone, tylko czerwony jest prawdziwy. Śpiewajmy pieśń dżemu truskawkowego! Czerwony, niebieski i zielony są do niczego, żółty pozostaje żółtym. Śpiewajmy czerwonowego bluesa. Niebieski, 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 tańczmy jagodowe tango. Bądźcie zieloni, kiedy słyszę czerwony, żółty albo niebieski, nie wierzę w to. Naturalnie śnimy o żółtych przedmiotach. Widzą! Słomiany kapelusz. Morelowy drzem. Robaczek świętojański. Chcemy odczuwać tylko czerwień. Kiedy spoglądamy na czerwoną lampę lub oglądamy zachód słońca, wtedy odczuwamy na czerwono. Trzymamy się za ręce i myślimy. Wszystko musi być niebieskie. Niebieskie pomarańcze. Niebieski śnieg. Niebieska muzyka. Niebieskie konie. Życzymy wszystkiego zielonego. Rzędowe likie. Sałatkę ze szczypiorkiem. 5 metrów węża ogrodowego. Ludzie w kraju czterech części również się modlą. Wszyscy modlą się tylko za samych siebie. Pewnego dnia jednak wydarzyła się niezwykła rzecz. W samym środku części zielonej urósł czerwony kwiat. Był bardzo piękny, jednak ludzie wykrzywiali twarze z takim wstrętem, jakby wydzielał przykry zapach. Nie trwało to jednak długo, gdyż 35 policjantów zniszczyło kwiat 35 zielonymi piętami. To był dzień, w którym Groszek się zbuntował i rzucił swoją łyżką w talerz z zieloną sałatą. Od tego czasu dzieci były coraz bardziej niespokojne. Te z części czerwonej pobiegły w kierunku centrum kraju, gdzie znajdowały się granice.
Pobiegły tam również te z części zielonej, niebieskiej i żółtej. Przed tymi granicami zatrzymały się zdziwione do chwili, kiedy Groszek coś zrobił. Coś bardzo prostego. Zaczął zacierać granice. Natychmiast za jego przykładem to samo zrobiły wszystkie dzieci. A gdy już każde dziecko miało każdy z kolorów, mogło również myśleć, odczuwać, śnić i życzyć we wszystkich czterech barwach. Każdy rozumiał drugiego, a cały kraj należał do wszystkich. Nigdy ludzie nie byli w nim tak radośni.